Już w czwartek w Kazimierzu Wielkiej oraz Busku-Zdrój w naszym województwie startują Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Amatorów w Sante w kolarstwie szosowym. Jednym z głównych organizatorów imprezy jest konetrzczanin Andrzej Sypytkowski. W środę w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyła się konferencja zapowiadająca te prestiżowe zawody. O szczegółach imprezy poinformowali podczas konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim członek zarządu województwa Tomasz Jamka, burmistrz Buska-Zdroju Waldemar Sikora, burmistrz Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch, prezes Rotu Świętokrzyskiego Marcin Piętak oraz wicemistrz olimpijski z Seulu, przedstawiciel Polskiego Związku Kolarskiego konetzczanin Andrzej Sypytkowski. Mieszkaniec Końskich podkreśla mocną obsadę imprezy i mówi o tym, że cieszy się, że tak fajne zawody zawitały w region świętokrzyski. Co ciekawe, częściowo będą one odbywać się na trasach znanych z wyścigu Hubala. Zaproponowaliśmy Duszniki Zdroj, ale po tej pandemii, po tym wszystkim Duszniki się wycofały. My wspólnie z panem burmistrzem i Buska Zdroju i Kazimierz Wielkie już tam mamy przyjemność współpracować od paru lat, także naprawdę sprawdzamy się w trudnych sytuacjach, a bywały różne trudne sytuacje, jakieś burze, różne momenty, więc zaproponowałem, żebyśmy spróbowali coś zorganizować i w Busku Zdroju, gdzie już jazdę indywidualną na czas przeprowadziliśmy, czy ta trasa jest przetestowana, bardzo ciężka, myślę, że taka naprawdę, taka selektywna, że kolarze są w stanie powalczyć. No i oczywiście w Kazimierzy wiedzieliśmy też na tej okrążeniu, może nie dokładnie taka sama, ale też już na wyścigu Hubala tą trasę przejechaliśmy. Jest to trasa dość trudna technicznie, bardzo ciężka. Właściwie tak naprawdę to ja w swoim życiu, to zresztą jak Państwo zobaczą foldery, tam jest kilka pokazane, że kilka razy byłem mistrzem, czy brązowym medalistą, czy srebrnym medalistą. Bardzo nie lubiłem trasy takiej płaskiej, gdzie ktoś, kto jest faworytem, nie mógł sobie poradzić z tymi słabszymi kolarzami, bo dużo kolarzy jedzie dookoła i po prostu bez zmian, jak to bywa. A tutaj jest taka trasa, że praktycznie, jeżeli ktoś jest naprawdę silny, jest faworytem, jest silny, jest w formie, to bez żadnego problemu sobie poradzi na tej trasie. Maciek Bodnar, który wystartuje, zgłosił się do Buska na jazdę indywidualną na czas. Ja jestem z nim umówiony dzisiaj na popołudnie, żebyśmy wieczorem sobie porozmawiali o tym, żeby wystartował też z wyścigu ze startu wspólnego. On co jakby był jeszcze Rafał Majka, to by dwóch zbory Hansole plus jeszcze, kto tam u nich jest, Polański. Kto? Poliański, więc oni pewno by sobie poradzili na tej trasie, nie? Ale tylko jest Maciek, więc on troszeczkę się boi całej, że tak powiem, całej ekipy CCC. Mówi, więc nie będę chciał jechać, bo dwa lata z rzędu były mistrzostwa Polski na Warmii i Mazurach w Ostrołęce i tam była płaska trasa, więc po prostu to, co już wcześniej wspomniałem, że kolarze, którzy są silni i są faworytami, im bardzo ciężko na lekkiej trasie jakby pokazać wyższość nad innymi. Mam nadzieję, że go namówię, ale na pewno wystartuję na Mistrzostwach Polski ze startu z jazdy indywidualnej na czas. Jeżeli chodzi o ze start wspólnego, to na pewno wystartuje Michał Gołaś i Tomek Marczyński. Nie? To z tych takich wielkich gwiazd, które startowali w Tour de France. Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka cieszy się z możliwości promocji regionu poprzez organizowanie kolarskiego czempionatu. Promują one nasze województwo, pokazują, że mimo pandemii możemy też w naszym regionie, w województwie świętokrzyskim, organizować duże imprezy sportowe, tak jak te mistrzostwa w kolarstwie, mistrzostwa Polski w kolarstwie. Organizowane one są na Ponidziu. Trzeba właśnie też powiedzieć jeszcze, że potencjał Ponidzia nie został do końca jeszcze odkryty i mamy nadzieję, że przy promocji tego wydarzenia, jakie są te mistrzostwa Polski, cały region, ale też właśnie Ponidzie będzie miało dużą promocję. Tegoroczne Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym odbędą się w województwie świętokrzyskim na malowniczych trasach okolic Buska-Zdroju oraz Kazimierzy Wielkiej. O medale Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Amatorów Sante walczyć będą juniorzy, juniorki, amatorzy oraz elita, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Swój udział zapowiedzieli najlepsi kolarze w naszym kraju, tacy jak Michał Gołaś i Tomasz Marczyński. W czwartek 20 sierpnia zostanie rozegrana jazda indywidualna na czas. Kolarze pokonają odcinek z Buska do Wiślicy i z powrotem w sumie 29,5 km. Piątek będzie dniem przerwy, a w sobotę i niedzielę odbędą się wyścigi ze startu wspólnego. Start i meta będą ulokowane w Kazimierzy Wielkiej. Zawodowcy będą ścigali się po pętli liczącej 23 km 400 metrów. Kobiety pokonają 140 km i 400 metrów, natomiast mężczyźni 210 km i 600 metrów. Sponsorami mistrzostw są Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego, Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Partnerami przedsięwzięcia są Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, która odpowiada za promocję wydarzenia oraz wschodni szlak rowerowy Green Velo. Redakcja TKN24.pl objęła wydarzenie swoim patronatem medialnym. Więcej informacji znajdziecie na stronie www.mistrzostwapolski2020.pl.